Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie i zapraszam dzisiaj na film, na który ewidentnie jest zapotrzebowanie, a wyszło to przy okazji mojego filmu, który nagrywałam na temat samodzielnego podróżowania, czyli bukowania wakacji bez biura podróży. Większość pytań dotyczyła tam samego lotu, procedury, odprawy, bagaży. Widać, że ten temat Was stresuje. Nie dziwi mnie to, ponieważ to jest temat obwarowany wieloma wytycznymi, o których sobie dzisiaj porozmawiamy, bo wbrew pozorom to nie jest wcale takie skomplikowane, trudne i straszne. Ale zazwyczaj to, czego nie znamy, jawi nam się jako właśnie takie przerażające. Kto już raz leciał, przeszedł tę procedurę, wie, że naprawdę nie ma się czego obawiać. Każdy sobie poradzi, nie jest potrzebna umiejętność języka i naprawdę nie ma się czego bać. Oczywiście mówię tutaj o samej procedurze, no bo jeżeli chodzi o sam proces latania, to ja Wam niestety nie pomogę, bo nie tutaj dzisiaj sobie nie będziemy radzić z lękami, jakim jest właśnie samo bycie w samolocie czy unoszenie się w powietrzu. Natomiast opowiem Wam całą procedurę odnośnie latania krok po kroku, co się robi, jak się robi, dlaczego się robi, po co się robi i mam nadzieję, że to oswoi Was mocno z tym tematem i wiele osób stwierdzi, to nie jest takie straszne, jakoś sobie poradzę, lecimy, bo wiem, że wiele osób po prostu nie lata. Nie lata samemu, nie lata z dzieckiem, ponieważ przeraża ich ten proces. Ja mogę sobie przypomnieć, no swój pierwszy lot oczywiście też pamiętam, natomiast mogę sobie przypomnieć, jaki strach towarzyszył mi podczas mojej pierwszej wyprawy z dzieckiem. Ile miałam pytań, ile miałam zagwozdek, ile miałam znaków zapytania, to nie zliczę. Dlatego też właśnie potrafię się zempatyzować z osobami, które nie latają lub latają rzadko. Moja pogadanka będzie dotyczyła przede wszystkim lotów tutaj po Europie, bo ja też nigdy nie leciałam gdzieś daleko. Moje doświadczenia pomogą na pewno się ruszać po Europie, no ale też prawda jest taka, że o ile różne linie lotnicze mają różne wytyczne, które absolutnie zawsze dokładnie czytamy i tak naprawdę na stronie przewoźnika znajdzie się masa informacji, na które macie pytania, no to te lotniska mniej więcej mają takie same zasady. No i właśnie sobie to dzisiaj omówimy i najczęstszą Waszą prośbą było: Aśka, krok po kroku omów, co się na tym lotnisku, czy też nawet przed lotniskiem robi. Więc zaczynamy, zapraszam Was dziś w podróż. Pierwszym krokiem jest oczywiście kupno biletu. Jeżeli ktoś nie oglądał wcześniejszego filmu, to przypomnę. Bilet wyszukujemy albo bezpośrednio na stronie przewoźnika, czyli wiemy, że na przykład w danym miejsce lata Wizz Air, Ryanair, LOT, czy Lufthansa, czy jeszcze inna linia lotnicza. Wchodzimy po prostu na ich stronę i tam klikamy sobie bukujemy bilet. Od razu zaznaczamy opcje bagażu, które nas interesują, rezerwujemy ewentualnie siedzenia. Spokojnie na wszystko. Wszystko jest napisane krok po kroku, trzeba po prostu przez ten proces przejść, który wbrew pozorom nie jest aż tak stresujący. Jeżeli nie pomylicie się swojej dacie urodzenia i nazwisku, to naprawdę dopóki nie klikniecie tam finalnie zapłać, to raczej nic złego nie powinno się wydarzyć. Na spokojnie zarezerwujcie sobie czas i bez problemu przez ten proces przejdziecie, gwarantuję Wam. Oczywiście można też korzystać z takich porównywarek czy wyszukiwarek jak Skyscanner, ale ja zazwyczaj udaję się na stronę właśnie bezpośrednio przewoźnika, patrzę, które loty mi najbardziej odpowiadają, no i ten lot bukuje. Najczęściej korzystamy z linii lotniczych Ryanair, które oczywiście są tanimi liniami lotniczymi. Komfort podróży Ryanairem jest mocno wątpliwy, natomiast jest to sposób, żeby w miarę szybki i tani sposób się przemieścić. Najczęściej wybierane przez nas kierunki to zazwyczaj Irlandia i Hiszpania, tak wychodzi. I oba te kierunki są obsługiwane przez linie lotnicze Ryanair właśnie z Wrocławia, bo to jest dla nas najwygodniejsze, lot z Wrocławia. Więc bardzo często, pomimo tego, że leciałam innymi liniami lotniczymi, jak na przykład właśnie LOT czy Lufthansa i tam komfort jest o dużo większy, no to bardzo często decydujemy się na tanie linie lotnicze, no bo są tanie po prostu i można się fajnie, no fajnie, to jest dyskusyjne, natomiast szybko i tanio przemieścić. Więc bukujemy sobie taki bilet i na przykładzie Ryanaira opowiem Wam, jak to wygląda. Wybieramy sobie dni, które nam pasują, no i tam od razu pokazują nam się taryfy, które możemy sobie wybrać. Czyli albo podróżujemy tylko z małym bagażem, który mieści się pod siedzenie, albo to kupujemy sobie pierwszeństwo wejścia i 10 kg bagaż, który wkładamy
do skrzynek nad swoimi głowami, zabieramy na pokład, albo wybieramy też często, dość często, bo ona czasami wchodzi na promocję i wypada bardzo korzystnie cenowo, opcję Family Plus, bo w opcji Family Plus mamy już wcześniejszą odprawę, darmowe miejsca zarezerwowane dla dwóch osób, bo jak latamy w trójkę, to ta trzecia tylko musi dopłacić. Tam mamy dużo bagażu, bo każdemu przysługuje 10 kilo, który też zostawiamy pod pokład, i 20 kilo jeszcze na całą rodzinę. Czyli na przykład lecąc na miesiąc do Hiszpanii mamy 50 kilo bagażu, co uważam, że jest bardzo dobrą ilością, a czasami okazuje się, że nawet to wychodzi odrobinę taniej niż ta opcja z mniejszą ilością bagażu. Także wszystko tam sobie spokojnie przeczytajcie i wszystko sprawdźcie. Jeżeli lecicie lotem czarterowym z liniami lotniczymi, to takie linie lotnicze typu TUI czy Rainbow mają bardzo często bardzo duże te limity bagażowe i możemy naprawdę sporo zabrać, ale to też zawsze jest wypisane na stronie właśnie na przykład wycieczki, którą wykupujemy. Także jak już mamy kupiony bilet i wybraną opcję bagażu, to możemy przejść do pakowania, ale jeszcze zanim polecimy, to musimy się odprawić. I o tę odprawę było bardzo dużo pytań. I tutaj pojawiały się pytania, czy ona jest obowiązkowa i o co w tym w ogóle chodzi. Odprawa online to jest bardzo prosta sprawa i jeżeli rozmawiamy o tanich liniach lotniczych, jak na przykład Ryanair, to ona niby nie jest obowiązkowa, ale jednak jest. Jeżeli ona i musimy przez nią przejść i najlepiej zrobić to samemu w domu przed komputerem, ponieważ wtedy jest darmowa. Jeżeli o niej zapomnimy, to nie znaczy, że nie polecimy, to znaczy, że ktoś odprawi nas na lotnisku, natomiast będziemy musieli za to zapłacić, a to jest kompletnie bez sensu. Ryanair wprowadził taką opcję kilka lat temu, że można jej dokonać na 24 godziny przed lotem. Ale teraz w dobie internetu w telefonach i aplikacji Ryanaira to nie jest absolutnie żaden problem. O co w tym chodzi? O to, że wpisujemy swoje dane, imię, nazwisko, datę urodzenia, numer dokumentu, z którym podróżujemy i tyle. Po prostu musimy zostać zidentyfikowani w system wprowadzeni, że to właśnie my przekraczamy granicę i my lecimy tym lotem. Banał. Proste, proste, naprawdę nie ma się czego bać. Chodzi o to zapewne, że kiedy robimy to sami w domu, wprowadzając te dane, zaoszczędzamy mnóstwo czasu obsłudze lotniska, przez co oczywiście jest to darmowe, a jak to robimy na miejscu, to musimy za to zapłacić. Ale absolutnie gwarantuję Wam, że nie ma się czego bać. Przy odprawie też jest przydzielane nam miejsce, jeżeli nie wykupiliśmy go wcześniej, ale jeżeli lecimy na przykład czarterem, to też musimy się odprawić, a miejsce przydzielane jest nam w momencie, kiedy dostajemy bilet przy kasie. Czy musimy się odprawić? Tak, musimy się odprawić, ale bilet dopiero właśnie na przykład w czarterze już na lotnisku i wtedy też przydziela się nam miejsce. Także odprawa to jest absolutnie nic strasznego, ale zazwyczaj warto ją po prostu zrobić online, bo wtedy nie będziemy za nią dodatkowo płacili. Czas. Kiedy być na lotnisku? Ile wcześniej? Kiedy najpóźniej? Robimy to, zostanie nam wysłane też na maila albo do pobrania bilet, karta pokładowa po prostu. I na tej karcie pokładowej jest wszystko po kolei dokładnie opisane. Na ile czasu przed lotem powinniśmy się pojawić na lotnisku. Oczywiście tutaj loty czarterowe, czyli te z biur podróży, one też będą rządziły się swoimi prawami, więc zawsze zapoznajcie się z wymogami biur podróży, bo to też zależy od destynacji. Jeżeli wylatujecie z Europy, no to zawsze na pewno więcej. Punkty bagażowe, gdzie oddaje się bagaż rejestrowany, są otwierane na 2 godziny przed lotem. Czyli jeżeli lot mamy o 13:30, to na 2 godziny przed, czyli od 11:30 będziecie mogli ten bagaż oddać. Czy trzeba być aż o 11:30? No to jest kwestia dyskusyjna. Nie chcę nikomu doradzać, żeby potem nie była moja wina, że się spóźnił. Natomiast ja nigdy bym nie była o 11:30, chyba że w takim najwyższym sezonie faktycznie zdarzyło mi się, że były gigantyczne kolejki i sporo stresu, kiedy był COVID albo kończył się COVID i ludzie zaczynali latać, były wzmożone kontrole, sprawdzali dodatkowe te covidowe paszporty. Wtedy był młyn i masakra i wtedy nawet przychodziły maile, że warto być na lotnisku na 3 godziny przed lotem. Natomiast w normalnych warunkach 2 godziny to jest dość dużo, na pewno w zupełności wystarczająco, zwłaszcza jeżeli lecicie z Polski, gdzie te lotniska są małe. No dobra, Chopina jest troszkę większe, natomiast nadal jest małe w porównaniu, nie wiem, do Frankfurtu, Schiphol w Amsterdamie czy Heathrow.
Generalnie 2 godziny to jest top i w zupełności Wam wystarczy, gwarantuję, bo dopiero wtedy otwiera się punkt odprawy bagażowej. W tym punkcie oddajemy dużą walizkę albo też małe, zależy jaką mamy opcję wykupioną. Ktoś ją zabiera, waży, nakleja naklejkę i deleguje, żeby ona sobie taśmą jechała do samolotu. W tym miejscu można też oddać wózek, na pewno trzeba go obkleić, ale nie trzeba go oddawać. Możemy sobie mieć go na lotnisku, ale możemy, jeżeli chcemy, właśnie też oddać. Tam oddajemy cały sprzęt, który mamy, właśnie ewentualnie wózek, duży bagaż i tak dalej, i tak dalej. Ten bagaż jest sprawdzany, jego zawartość, ale już nie przy nas, bo on ma o wiele mniejsze restrykcje niż te małe. No i jak już oddamy ten bagaż, to idziemy sobie do bramek tak zwanych. Nie tak zwanych, to po prostu są bramki. I kiedy tam trzeba być? Ja myślę, że my tak zazwyczaj jesteśmy na godzinę przed lotem. I to jest taki odpowiedni, optymalny czas. To jest na pół godziny przed zamknięciem bramek. Jeżeli mamy lot o tym 13:30, to bramki będą zamykane o 13:00. Co znaczy, że po godzinie 13:00 Ori, to znaczy, że po godzinie 13 jesteśmy spóźnieni i nasz bilet już nie wejdzie, się nie odbije. Różne są przypadki, możecie mi pisać, że a Wam się udało, a Wy weszliście, tak, ja też miałam taką sytuację. Natomiast w teorii jest tak, że godzina 13 to jest ostateczna godzina i to jest już też godzina, jeżeli nie ma opóźnienia, to powoli zaczynamy się zaraz już pakować do samolotu, czyli robi się kolejka i tak dalej, i tak dalej. Więc nie, my chyba jesteśmy, słuchajcie, inaczej, na godzinę przed zamknięciem bramek, czyli lot 13:30, to my jesteśmy na lotnisku około 12, chwilę po 12. O! I to też jest w zupełności wystarczające, zwłaszcza jeżeli lotnisko jest małe i nie ma dużych kolejek. Ale zazwyczaj jak jest duże i są duże kolejki, to też jest dużo punktów odprawy i no idzie to jednak troszeczkę szybciej. Chociaż tam warto zarezerwować sobie czas, bo bywałam też na dużych lotniskach, gdzie to wszystko szło jednak powoli i na przykład ludzie zapytają, czy ja mogę przejść, bo ja się spieszę, zaraz mam lot. Tak się oczywiście też może zdarzyć, także 1,5 godziny przed odlotem będzie spoko, godzina przed zamknięciem bramki na spokojnie. Ja myślę, że to przejście przez bramki jest najbardziej stresujące, ponieważ ono jest najbardziej enigmatyczne i najbardziej obwarowane wieloma rzeczami. Natomiast słuchajcie, moja córka się nie boi, a ma 5 lat, więc wy też nie możecie się bać, nie musicie się bać. Najpierw podchodzimy do pani, pani skanuje nam bilet i prosi nas dalej. Słuchajcie, jak nie wiecie co robić, to zawsze możecie zapytać kogoś obok. Ludzie nie gryzą, a często na lotniskach są bardzo pomocni. Jeżeli nie wiecie, to ta obsługa, choć czasem oczywiście zdarza się, że jest niemiła, ale wszędzie się tak zdarza, ona też jest po to, żeby Wam pomóc. Więc generalnie stajemy sobie przy tej taśmie i wykładamy wszystko, co mamy. Wszystko, co mamy przy sobie, poza oczywiście ubraniami, musi przejść przez skaner. Więc walizka, torba podręczna i wszystkie rzeczy metalowe, które na sobie mamy. Zegarek, czasami proszą o ściągnięcie butów. Wszystko to musi znaleźć się w takich boksach i przejechać przez skaner, zostać po prostu zeskanowane. Jeżeli nie macie w bagażu płynów, płynów lub elektroniki, to walizka zamknięta po prostu w całości przejeżdża przez skaner. Natomiast trzeba, chociaż na niektórych lotniskach dużych europejskich pojawiają się już takie skanery, które nie potrzebują osobnego wyciągania płynów i osobnego wyciągania elektroniki. Natomiast w Polsce większość, jak nie wszystkie, lotniska funkcjonują w ten sposób, że osobno musimy położyć płyny, osobno musimy położyć elektronikę, czyli telefon, laptop, ewentualnie jakieś większe aparaty czy tablety, jak macie. Natomiast pani, która tam stoi, wszystko Wam tłumaczy. Pyta, czy w bagażu są jakieś leki, czy w bagażu są jakieś płyny, proszę je tu włożyć, proszę zdjąć kurtkę, proszę się rozebrać. Ona naprawdę Was instruuje i naprawdę Wam pomaga. Jeżeli wiecie wszystko, to super, jeżeli nie wiecie, no to ona jest po to, żeby Wam to wskazać. A nawet jeśli w Waszym bagażu
nie wyciągniecie, znajdzie się płyn, nie wyciągniecie go, to nie pójdziecie do więzienia. Nikt was nie cofnie, to nie będzie tak, że nie polecicie. Po prostu celnik weźmie walizkę na bok, otworzy ją, sprawdzi, co tam jest, zapyta, ewentualnie niestety, jeżeli to będzie niezgodne z przepisami, to to wyrzuci, ale nie pójdziecie do samolotowego więzienia. Gwarantuję wam, chyba że macie narkotyki albo broń, albo właśnie jakieś inne nielegalne substancje, tak? Ale mówimy tutaj o substancjach niedozwolonych do przelotu, a nie niedozwolonych do ogólnego obrotu. No i jak już te nasze bagaże jadą, to my synchronicznie z nimi przechodzimy przez tą bramkę, która skanuje nas i albo piszczy, albo nie piszczy. Jak zapiszczy, to nie jest koniec świata, nie bójcie się. Albo macie coś na sobie typu spinka, zegarek, pasek, czego zapomnieliście oddać na kontroli, za to też nie pójdziecie do lotniczego więzienia, albo jesteście Aśką i zawsze pipkacie, po prostu nie wiem, jesteście napromieniowani. Pan zazwyczaj bierze tutaj taki dzynks, zbiera wam z rąk materiał i go sczytuje i zazwyczaj idzie zielony pasek, dziękuję, proszę iść dalej. Zdarzają się wyrywkowe kontrole tego, co mamy w bagażu, zdarzają się wyrywkowe kontrole ludzi, wszystko się zdarza, ale wszystko, moi drodzy, jest do przejścia. Grunt, to się nie stresować, jeżeli wiecie, że nie zrobiliście nic nielegalnego, to absolutnie nic wam nie grozi. Tak jak mówię, moje 5-letnie dziecko idzie bez problemu, panowie są uśmiechnięci, tudzież panie, przepuszczają ją przez brameczkę, mama przychodzi zaraz za nią i absolutnie no stres. Z dzieckiem fajnie, jak jeden rodzic już jest z tej strony, a drugi z tej, żeby dziecko po prostu sobie spokojnie przeszło. I tyle. Jak w bagaże, my przejdziemy, bagaże wyjadą, pakujemy wszystko, co mamy, uważnie patrzcie, czy wszystko zabraliście i idziemy. Idziemy do tablicy, na której jest napisane tablica odlotów. Nasz lot i z której on idzie bramki i po prostu odpowiednio szukamy bramki na tego lotu. Było też takie pytanie, jak się nie zgubić i nie wsiąść do złego samolotu. Wydaje mi się, że to jest absolutnie niemożliwe, ponieważ tej procedury jest tyle. Później stewardesa już przy naszym gejcie sprawdza nam dokument raz, później przechodząc przez już jakby przez bramkę, tą naszą, sprawdzany on jest chyba drugi raz. Na płycie, jak wsiadamy do samolotu, często sprawdzane są trzeci raz i jeszcze później, jak już wszyscy zajmą miejsca, to obsługa mówi, to jest lot do Alicante. Jeżeli ktoś znajduje się w złym samolocie, prosimy o natychmiastowe zgłoszenie. Myślę, że na pewno ktoś gdzieś kiedyś źle poleciał, natomiast napisy, sprawdzanie, sygnały, ludzie dookoła, wszystko jest tak klarowne i wyraźne, że jest bardzo niskie prawdopodobieństwo, że się pomylimy. Poza tym skanując bilet już jakby w wejściu do bramki, do gate'u, no to zawsze ta stewardesa sprawdza, czy to jest nasz bilet i czy on wejdzie i czy się odbije, tak? Więc nie polecimy do Alicante prawdopodobnie lecąc do Berlina. No i to już w zasadzie tyle, jak sobie przejdziemy, podejdziemy pod tą bramkę, zobaczymy, że jest tam napisane Alicante, stewardesa sprawdzi nas i nasz bagaż, czy on się ewentualnie mieści, bo to jest dopiero ten moment. Nie te taśmy i ten skaner. Tam nas nie cofną z za dużym bagażem. Za dużym bagażem nas nie cofną, moi drodzy. To też nie jest tak, że nie polecicie. Za duży bagaż po prostu trzeba zapłacić, bo to jest dodatkowy zarobek dla linii lotniczej. W Ryanairze ostatnio zauważyliśmy taką praktykę, że ten mały bagaż, który powinien być pod siedzenie i który mógł być większy niż wymogi, bo nikt nigdy tego nie sprawdzał, zaczął być sprawdzony. Także do wymogów bagażowych, do ich wymiarów naprawdę warto się stosować, bo na przykład jeżeli macie walizkę kabinową, to stewardesy dość często, jeżeli widzą, one widzą, która jest za duża, nie? One mają to w oku, pracują tam codziennie, odprawiają 300-500 ludzi. Widzą okiem, która jest za duża i proszą o wsadzenie, no i niestety kasują kasę. Takie są zasady, tak? Nikt nie może mieć pretensji, jeżeli sam zawalił i nie doczytał. Wystarczy po prostu doczytać, metrówką zmierzyć i wszystko będzie dobrze. Mi się nigdy w życiu nie zdarzało, nigdy tam nie ważą. 10 kg.
Oj, nigdy. Przez tyle lat latałam często, nigdy się nie zdarzyło. Natomiast kontrola wielkości jak najbardziej się odbywa. No i jak już nam sprawdzą ten bagaż, przepuszczają nas dalej, a to już schodzimy na płytę i ktoś kieruje nas do odpowiedniego samolotu. Zawsze popatrzcie sobie, czy macie przednie wejście, czy tylnie, którą stroną wchodzicie, to po prostu bardzo usprawnia. No, na górze witamy się ze stewardessą, z obsługą albo ze stewardem i zajmujemy jak najszybciej swoje miejsce. No i czekamy na lot. No i później lecimy. Dla mnie totalna nuda. Nie przepadam za lataniem, siedzę zamknięta w puszce, natomiast jest to właśnie sposób na to, żeby się przemieszczać. Wiem, że są ludzie, którzy to kochają, których to ekscytuje, którzy uwielbiają to wciśnięcie w fotel przy tej prędkości. Są osoby, które nie chcą w tym uczestniczyć, biorą leki i zasypiają. No, dla każdego co innego, ja po prostu traktuję to jako środek transportu. Aha, ale jeszcze wiele z Was pytało, co po wylądowaniu, jak się odnaleźć. To już jest proste. Zależy, czy lecimy do kraju Schengen, bo jeżeli tak, to po prostu wychodzimy, bierzemy swój bagaż albo z góry, albo z taśmy. Czasami trochę trzeba poczekać. No i wychodzimy z lotniska i tyle. Już łapiemy taksówkę i już tam kolejne rzeczy sobie omówiliśmy. Zapraszam Was do poprzedniego filmu. Natomiast jeżeli nie lecimy do strefy Schengen, na przykład do Irlandii lecimy albo do Anglii, no to musimy jeszcze ten dokument pokazać na kontroli. No dobra, no to jeszcze takim najbardziej intrygującym i poruszanym przez Was zagadnieniem było, co wolno, a czego nie wolno. I najwięcej pytań było, czy wolno jedzenie i picie. To był top number one. Wolno jedzenie, które nie jest płynem. W sensie, możecie sobie zapakować kabanosa, kiełbasę. Mówimy dalej o strefie Schengen, o Europie. Kanapki, rogaliki, przekąski, chrupki, chipsy, co tylko chcecie, możecie mieć nawet całą torbę wałówy, którą zawieziecie w prezencie dla znajomych, ale też którą zjecie sami po prostu, co ja oczywiście zalecam, mieć swoją kanapeczkę, swoją przekąseczkę, no bo te przekąseczki, kanapeczki w samolocie są dość wątpliwe. Ja już dawno nic nie jadłam, ale sam ten zapach jakoś nie zachęca, a natomiast wodę czasem kupię, kawę czasem kupię jak najbardziej, napoje spoko, no bo właśnie napoi mieć nie można. Nie możemy przyjść z dużą butlą napoju. Możemy ją mieć w samolocie jak najbardziej, tylko musimy ją już kupić po odprawie. Ponieważ w momencie, kiedy nasze walizki są skanowane, możemy mieć tylko litr płynów zamkniętych w woreczku i największy produkt może mieć 100 ml. Czyli jeżeli chcemy spakować sobie syrop przeciwbólowy dla dziecka, no problem, 100 ml wrzucamy do foliowego woreczka, do tego płyn do demakijażu, do tego jeszcze jogurt dla dziecka, nie ma najmniejszego problemu. Natomiast te niemowlaki do 2 lat, one są też traktowane inaczej. Ja nieraz przenosiłam butelkę z wodą do mleka, nieraz przenosiłam bidon po prostu z piciem. W Polsce nigdy mi się to nie zdarzyło, natomiast obsługa na przykład w Irlandii pytała, brała bidon pełny wody, pytała, czy to dla dziecka? Ja mówiłam, że tak, chyba nawet Hania nie miała do 2 lat, bo ona pierwszy raz poleciała, jak miała 2,5 roku, więc musiała mieć około 3 lat. Mówiłam, że tak, brali to na osobny skaner, sprawdzali, czy to jest woda, na pewno było jej więcej niż 100 ml i spokojnie mnie wpuszczali. Także dzieci, to są troszeczkę inne zasady, bo tak jak mówię, i tam mleczko, i wodę do mleczka bez problemu można przewieźć, ale to też musicie doczytać, bo ja też już nie mam takiego malucha. Moje dziecko dostaje jogurt czy mus do foliowego torebki i syrop przeciwbólowy, powiedzmy, bo zawsze po prostu ten syrop ze sobą mamy, jak wyjeżdżamy, zawsze. No a na lotnisku kupujemy już sobie każdy po wodzie, po coli. Wiadomo, ceny są wysokie, natomiast bardzo często najwyższe są niestety w Polsce, porównując Europę, tak? Bo na przykład w Irlandii dostaniemy wodę za euro, to jest 4 zł, butelka wody 4,50. A w Polsce za 8 zł, nie? No ale jakby no musisz pić, bez problemu jest, oczywiście ceny są wyższe, no ale nie możemy uschnąć, a z domu sobie nie weźmiemy. Protipem jest wzięcie po prostu pustego bidonu z filtrem, do którego nalewamy wodę. Dziękuję, do widzenia, mamy załatwione, nie musimy płacić. I myślę, że właśnie te płyny, duże kremy, balsamy, perfumy, to są rzeczy, które są najczęściej cofane. Także pilnujcie, żeby to była mała butelka, przepsikajcie sobie do jakiegoś Travalo, włóżcie to do woreczka, no i tyle, i możecie lecieć.
Nie jest to wcale takie skomplikowane i to też jest oczywiście wypisane wszędzie na stronie przewoźników. Było też pytanie o to, czy można mieć leki. My oczywiście jak najbardziej mamy całą apteczkę. A jeszcze, co jest mega ważne, jeżeli chcecie zabrać duży płyn, na przykład właśnie flaszkę, którą możecie kupić za, już za kontrolą, ale no nie wiem, macie swój ulubiony balsam, duży płyn do soczewek, coś jeszcze, no cokolwiek, kosmetyki, to oczywiście w tym bagażu rejestrowanym, który idzie pod pokład, czy on jest duży, czy mały, ale w tym, który oddajemy powiedzmy roboczo na 2 godziny przed, on się bez problemu może znaleźć. To jest na niego miejsce, bo teraz rozmawiamy właśnie tylko o tym małym bagażu, to w nim nie może być dużych płynów, w tym dużym bagażu, czy też rejestrowanym, bo to może być również 10 kg, tam już płyny bez problemu mogą być. Także jeżeli macie jakiś syrop, no nie wiem, cokolwiek chcecie większego przewieźć, 200-litrową butelkę perfum, bez problemu wrzucacie do bagażu rejestrowanego, który idzie sobie osobno bez Was i wtedy macie go na wakacjach. No właśnie, ale było też pytanie o leki. No to my zawsze mamy tę apteczkę przy sobie. Czasem pod pokładem, wiecie, jak jakieś coś, co rzadko się używa, no to oddajemy faktycznie pod pokład. Ale było też pytanie, czy mogę mieć leki uspokajające. Ktoś akurat pytał chyba o Xanax. Tak, jak najbardziej leki uspokajające można mieć. Trzeba być przygotowanym na to, że no zależy jakiego rodzaju są to leki. Bo jeżeli to są opioidy, no to może być dodatkowa kontrola, dodatkowe pytania. Może podejść też piesek, który te leki zwącha, zależy na co pieski akurat wyniuchają. Natomiast jak najbardziej, jeżeli leki masz zapisane przez lekarza i one są dla Ciebie i ich potrzebujesz, to jak najbardziej może tak być. Musi tak być. Możesz spokojnie te leki uspokajające ze sobą mieć. Co do podręcznego, a co do rejestrowanego, oto tutaj miałam o tym mówić. To nie ma znaczenia. W podręcznym zawsze, gdyby ewentualnie Wam się ten duży zgubił, musicie mieć komplet ciuchów i najcenniejsze rzeczy przy sobie. Nigdy nie wkładajcie pod pokład aparatów, komputerów, laptopów i tego typu spraw. Ja bym się po prostu bała, bo ten jest rzucany bardziej. Jeżeli nie macie tej 10-kilówki na pokład, to włóżcie sobie do tej małej pod siedzenie laptop, komputer i tak dalej. Ja zabieram zawsze komplet ciuchów na zmianę dla dziecka, właśnie jakieś leki, biżuterię, cenniejsze okulary. To wszystko biorę ze sobą, tak się staram przynajmniej. Absolutnie nie wkładajcie pieniędzy, gotówki, dokumentów do tego pod pokład, bo to zawsze jest większe prawdopodobieństwo, że zginie niż to, co macie tutaj przy sobie. Natomiast jeżeli właśnie chcecie zabrać duże płyny, butelkę, jakąś, no nie wiem, wiecie, polskiej wódki, no tak się czasami lata odwiedziny, no to to do dużego, kosmetyki duże też do dużego, a ciuchy, no to wszystko jedno, jedno tu, drugie tu, byle na pokładzie nie było dużych butelek, które mogą ulec albo ulegną wyrzuceniu, a pod pokładem tych rzeczy najcenniejszych. Ja przyjmuję taką zasadę i ona mi się sprawdza. Osobną kwestią jest lot z dzieckiem. Co z dzieckiem? Co do jedzenia? Jaki sprzęt? Jakie zabawki? Jakie wózki? Czy można kwotelik i tak dalej? To o tym jest osobny film na moim kanale. Ja go Wam podlinkuję na dole. Tam pokazuję krok po kroku, jak się przygotowujemy do lotu z Hanią. Co pakujemy, co zabieramy, mówię co wolno, na co warto zwrócić uwagę i tak dalej. Także jeżeli lecicie z dzieckiem, poszukujecie jakichś trików, tipów, jak zabawić, jak żeby sprawić, żeby się uszy nie zatkały, to koniecznie jeszcze sobie zajrzyjcie ten film. Już nie będę się dublować, ponieważ on będzie po prostu uzupełnieniem. Będzie rozdziałem pod tytułem Lot z dzieckiem. No i na koniec, czy właściwie jest się czego bać? No i to już powiedziałam też na początku i tym zamknę. Nie ma się czego bać. Ja nie lubię latać, zawsze mnie stresuje bycie na czas, kontrolę, ale tak racjonalnie, dziś, nie ma się czego bać i nie ma się czym stresować. Ja się zawsze stresuję, bo jestem człowiek stresor, natomiast jestem zawsze świetnie przygotowana, a to wcale nie jest aż takie trudne. Patrzcie, gdzie idą inni, idźcie za nimi, pytajcie, proście o pomoc. Ja jako pasażer nieraz byłam poproszona, ktoś mnie zaczepił i powiedział: ej, ja lecę pierwszy raz, powiesz mi, co mam robić?
Nie widziałam w tym najmniejszego problemu. Czasem podróżuję ze starszą osobą, no teraz mi się już rzadko zdarza. Natomiast jak latałam bardzo często trasa Irlandia-Polska, to na przykład jakaś starsza pani leciała do swojej córki po raz pierwszy. Ja się tak stresuję, czy pani mogłaby mi pomóc? No i wtedy dodajesz takiej osobie otuchę, mówię, nie ma się czego bać, tutaj teraz będzie to i tamto. No i właśnie też apel do tych, którzy już latają długo, jak widzicie, że ktoś jest skonsternowany i zmieszany, albo prosi o pomoc, to po prostu mu pomóżcie. Tyle. Nie ma się czego bać. Ja wiem, że to jest dużo informacji i dużo rzeczy, ale kiedy przeczytacie sobie wszystko na stronie i kiedy jesteście skupieni i przechodzicie przez tę kontrolę, która trwa naprawdę niewiele, to wszystko przejdzie pomyślnie i nie ma się czego bać. Wydaje mi się, że powiedziałam wszystko krok po kroku, długo się rozgadałam. Natomiast jeżeli są jeszcze jakieś wątpliwości, jeszcze jakieś pytania, coś was trapi, to zostawcie komentarz pod spodem i ja albo inne osoby, które też często latają, na pewno chętnie pomogą. A ja mam nadzieję, że właśnie ten film był pomocny i uświadomił wam, że to nie jest wcale aż takie straszne, jeżeli ona to w pół godziny przekazała. I polecę. No to lećcie. Życzę wam wysokich lotów, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i do zobaczenia.